Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, więc dzisiejszy film to jest byłam na dostawie w second handzie, tylko nie w tych takich, gdzie ceny są z metek, tylko tutaj mamy ceny następujące. 18 zł za sztukę i każdego dnia to się zmniejsza, 10 rzeczy kupujemy, 11 jest gratis. Ok, dobra, lecimy. Więc tak dziewczyny, zacznę od stylizacji, którą mam na sobie, ale zanim Wam ją pokażę, to w sumie chciałabym Wam powiedzieć, że jesteście przepiękne, cudowne, kochane i Was uwielbiam. To jest na początek filmu, więc nie tylko muszę czasami zrobić tutaj taki, wiecie, porządek, ale też lubię wysyłać ludziom naprawdę pozytywną energię i takie dobro, więc jesteście kochane moje cudowne perełki. Dobra, teraz dziewczyny stylizacja, którą mam na sobie, więc nowością jest u mnie koszula. Ja nie wiem, czy Wam ją już pokazywałam, czy nie. Zgubiłam rachubę po prostu w tym momencie. Natomiast jest no rzeczywiście koszulą nową, bardzo mi się podoba, jest niesamowicie elegancka. Do tego spódnica, którą akurat widziałyście w filmach z worami. Także stylizacja moja to jest takie klimaty Gucci. To nie jest ala Gucci, ala wiecie, nic ściągnięte, to jest po prostu taka stylizacja w tym klimacie. Właśnie w klimacie marki Gucci. Bardzo fajna jest ta spódnica, ciężko było ją zwęzić, dlatego że była taka i była spróchniała w niej gumka, więc musiałam to sobie tam powymieniać i dodatkowo jeszcze ta spódnica nie ma nigdzie zamka. No dziwna historia była z tą gumką, także ja sobie tutaj pozwoliłam jeszcze założyć pasek i tak powstała moja stylizacja dziewczyny. Także teraz już Wam będę pokazywała to, co mam tutaj przygotowane w tym, powiedzmy, worze, no. Więc standardowo moja wielka torba i lecimy z tematem zakupów. Teraz tak, zanim rozwiążę ten węzeł gordyjski, dziewczyny, to powiedzcie mi proszę bardzo, co tam u Was słychać? Jakie macie nastroje przedświąteczne? Ja już święta czuję bardzo mocno, bo zaraz grudzień i dla mnie jak już grudzień, to już zaraz święta. Kiedyś Wam już też to powtarzałam w jakimś tam filmie. Także dziewczyny, czekajcie. Widzicie, nigdy nie mogę tego rozwiązać. Nie chcę też tracić czasu tutaj na to i Was tutaj zatrzymywać. Herbatki sobie zróbcie i tak dalej. Ok, lecimy z tymi ubraniami. Więc tak, na początek Chiny, czyli słabo dziewczyny, czyli słabo na początek powiedzmy, ale niekoniecznie, bo zobaczcie, to jest marka Shein, rozmiar XS, fajna jest ta bluzka. Przez internet bym jej nie zamówiła, bo nie wiem ile tam w tych Chinach się cenią za takie bluzki, no ale wiadomo, wysyłka, wszystko kosztuje, natomiast w second handzie ona mnie po prostu urzekła, nie lubię tego słowa urzec, tylko po prostu mnie zainspirowała w pewien sposób, więc wszystkie rzeczy, które ja kupuję, są bardzo przeze mnie przemyślane. Tu nie ma niczego z przypadku, dziewczyny. Ja wszystko już sobie w sklepie analizuję od razu i robię to bardzo szybko, dlatego że mój mózg jest po prostu tak stworzony, i ja to po prostu uwielbiam, że wyszukuję wszystko bardzo szybko i od razu wszystko robię taką selekcję, mam sortownię w głowie. Więc tak, tak wygląda ta bluzka. Zwykła czarna jest tylko taka trochę dłuższa, więc zobaczymy jak to ograć, jak to po prostu wystylizować. No kurczę, na tym obrazku to jestem cała ja. Więc słuchajcie, bluzka powiedzmy z moją podobizną, także jestem zarąbiście zadowolona. I powiem Wam dziewczęta moje kochane, że kolejne filmy to będą takie stylizacje, nie to, że po prostu już zapowiadam, że o matko święta, cudo, super, ale powiem Wam tak szczerze, że wszystko będzie niespotykane. Stylizacje będą tak niespotykane, nigdzie ich nie znajdziecie, bo one pochodzą prosto z mojej głowy, bo ja ze swojej głowy czerpię inspirację, także na kolejne filmy Was bardzo serdecznie zapraszam, bo jestem po prostu, jak to powiedzieć, podekscytowana, to jest takie ładniejsze słowo i nie mogę się po prostu doczekać tych stylizacji, bo uwielbiam Wam je tutaj pokazywać. Dobra dziewczyny, teraz kolejna rzecz to jest kombinezon, dosyć krótki, dosyć skąpy, tak bym powiedziała. Ciekawe, czy będzie na mnie dobry, ale jest słodki, przepiękny, można go teraz nosić jak najbardziej do rajstop, tylko takich może grubszych, glamours, rozmiar 8. To jest coś takiego, więc taki retro trochę. Ja go sobie gdzieś tutaj tak przemycę. No bardziej on jest na wiosnę, ale wiecie, długie futro, coś takiego da się założyć. O matko, i teraz słuchajcie. Kupiłam taki płaszczyk. Nie mam córki, nie jestem w stanie błogosławionym, ale też powiem Wam, no i w sumie nigdy wokół mnie nie jest też w stanie takim błogosławionym, nie jest w ciąży. Natomiast mamy w rodzinie trzy takie słodkie dziewczynki i po prostu nie mogłam się oprzeć. Nie mogłam się po prostu oprzeć. I ja dziewczynom zaraz to wypiorę i którejś to przekażę. To jest po prostu tak śliczny płaszczyk. Pytarda, słuchajcie. Ja mojemu Franiowi też przepiękne ubrania kupuję, ale powiem Wam tak szczerze, że dla dziewczynek to jest po prostu rewelacja. Rewelacja. Te ubranka są śliczne. Po prostu są śliczne. Te dziewczynki to są takie słodziutkie, po prostu małe kruszynki. No, płaszczyk jest rewelacyjny, dziewczyny, więc musiałam go wziąć. Po prostu musiałam go kupić. Dobra. Teraz sweter, to już dla mnie, no oczywiście, a dla kogo innego. Zobaczcie, jaki fajny. Mamy tutaj Biedronkę, więc tutaj siedzi w stylizacji, powiedzmy, na markę Gucci, a tu nagle wyciąga sweter jak dla przedszkolaka. No to co ja zrobię, że ja taka jestem, słuchajcie, zwariowana. Więc na pewno dziewczyny do tych butów, więc jeszcze będzie bardziej pop, klimat taki przedszkolny, ale dodam tutaj na pewno coś z pazurem. Wiecie, że stylizacja na pewno będzie super. Tak samo jak te kamizelki a la dla klauna. Już przemilczę to, ja klaunów nie lubię. Wam pokazałam i wyszło super, także tutaj też wyjdzie super. No, bardzo mi się ten sweter podoba, dziewczyny. Jest mega oryginalny i co tu dużo mówić. Dobra, dalej. Spodnie. Made in Italy. Słuchajcie, ale jak takie by we Włoszech szyli rzeczy, no to słabo Wam powiem tak szczerze. Natomiast jak ja je założę, tak mi się wydaje, to one będą fajnie wyglądały, bo tego tak nie będzie widać, że one, wiecie, są z takiego może troszeczkę, nie wiem, czy gorszego materiału. No zobaczcie, one tak się prezentują. Jest taka pasztetówka, kolor pasztetowy, fajna, fajny odcień ogólnie. Podobają mi się też te guziki, no trzeba je podoszywać. O to mi chodziło, że włoskie spodnie tu guziki jakby latają, każdy żyje swoim życiem i metka bardzo słabo przyszyta, więc takie wiecie, no jakieś podrobiańce. Natomiast no, mnie się osobiście przydadzą, bo fajnie można je, wiecie, wystylizować na przykład z różnymi jakimiś koszulami, uszlachetnić, zmienić charakter. Wszystko da się zrobić, słuchajcie, w życiu. Wszystko da się w życiu zrobić. Dobra, teraz Top Shop, rozmiar 38. Bardzo fajny sweter, taki krótszy, no ten mi się bardzo podoba i wersja taka, ja zawsze nazywam pudełkowa, grubas niesamowity, taki mięsisty, cieplutki, bardzo, bardzo fajny. Jeżeli chodzi o składy tych wszystkich rzeczy, to nie na ten film, tylko w kolejnych, jak będziemy sobie to wszystko, dziewczyny, wystylizowywać, jak będziemy to wszystko pokazywać, znaczy ja będę, no to wtedy Wam dokładnie powiem co i jak. Także ten sweterek. Dobra, kolejna rzecz to jest Verkotti XXXL, czyli 3XL-ki. Bardzo niespotykany żakiet, który jest świetny. To jest taka siatka i to jest coś porządnego. To bym powiedziała, że to jest takie włoskie, słuchajcie, paryskie i tak dalej. Taka przezierność w sumie, fajna kolorystyka, ekstra. I słuchajcie, u mnie się tak rzeczy przyciągają. Po prostu tworzą się same tutaj te zestawy, tu aż kipi, tu aż po prostu kipi. Słuchajcie, tu jest tak gorąco w tym pokoju, że normalnie, powiem Wam szczerze, ale nie ze względu na to, że grzejniki działają i w domu jest palone, tylko po prostu jest taka energia, tu aż kipi. Jest wszystko takie, kurczę, jakbym kompot tu gotowała. I czemu tak zareagowałam, pokazując ten żakiet, bo ja mam tak piękny płaszcz, który ostatnio kupiłam, jeszcze Wam go nie pokazywałam, że po prostu petarda. Dziewczęta moje kochane, też zapraszam chyba Was w piątek na Black Friday u mnie. Zrobimy sobie po prostu taki wieczór wyprzedażowy u mnie na moim kanale. Dużo osób do mnie pisało prywatne wiadomości, bo zadałam Wam takie pytanie, czy chcecie taki film, żeby później nie było, że ja jestem jakiś handlarz i tak dalej. Także chciałyście taki film, dużo osób, chyba z 50 osób do mnie napisało. Ja aż, słuchajcie, wstyd może, ale ja nie jestem w stanie wszystkim odpisywać, bo jestem jedna, a Was jest tyle. Ale to nie jest tak, że ja udaję tutaj jakąś gwiazdę, dziewczyny, bo gwiazdy to są na niebie i tak niech zostanie. Tylko po prostu, no, wiecie, ja uwielbiam też czas spędzać z moją rodziną, także dziewczęta, nie gniewajcie się, ale wszystko przeczytałam, także myślę, że ten film będzie. Tylko zastanawiam się, jeszcze muszę kwestię tutaj dopracować, bo już miałam wszystkie filmy rozpisane na ten tydzień, czy sobotę. Czy zahaczymy też o sobotę? Czy zrobimy piątek, sobota, niedziela, czy piątek i sobota? Zobaczymy. Także przygotuję dla Was super rzeczy, żebyście też właśnie były zadowolone. Dobra, kochane moje. Teraz sweter, z którego ja jestem bardzo zadowolona i dumna, że go znalazłam. Kassani, tu jest napisane, rozmiar 46, więc jest on większy, ale to jest 100% wełny i trzeba go ręcznie prać. I mam coś podobnego wystawione na Vinted, takie właśnie khaki kolor. Też jest bardzo fajny, ale co teraz mi się taka rodzina stworzyła. Tu tylko brakuje guzika z tego, co widzę. Jest tutaj wielka dziurka do tego, ale guzika nie ma problemu. Ja guzików mam bardzo dużo. Czy będę to zwężać? Nie wiem, muszę to przymierzyć, także bardzo elegancki sweterek. Teraz tak, dziewczyny, mam jeszcze dla Was, będę miała przygotowane stylizacje takie świąteczne, nie będzie podziału na Wigilię, pierwszy dzień świąt i tak dalej, bo to flaki z olejem, tylko po prostu będą stylizacje świąteczne. I będą to stylizacje, już mówię Wam od razu po mojemu. Także nie zdziwcie się, ja mam pewne zasady, jeżeli chodzi o święta też i tych zasad się raczej tak trzymam. Ja się nie ubiorę, słuchajcie, do mojego taty, który jest już starszym człowiekiem i nie ubiorę się, słuchajcie, w święta, no nie wiem, w kwiatową taką sukienkę czy coś takiego, żeby on tam dostał zawału przy tym stole, tylko po prostu jakiś szacunek do świąt ma być i jakaś klasa, więc to będą stylizacje z klasą, to Wam od razu mówię, więc może trochę ekstrawaganckie, ale to będzie ekstrawagacja w postaci, nie wiem, jakiegoś bogatego takiego naszyjnika czy coś takiego, także na takie coś się nastawiajcie. Nie będzie jakichś wariacji, tak jak mamy na co dzień, tylko po prostu święta to święta. To jest szacunek i ma być po prostu mają święta być godnie i przeżyte i ma być to wszystko zachowane. Dobra, teraz tak. Mamy takie leginsy Lay Collection, to jest napisane. Kupiłam je sobie, bo dziewczyny nie będą prześwitywały. To jest wersja na zimę. I po prostu one się fajnie łączą z takim jednym moim sztucznym futerkiem. Musiałam sobie dostawić wieszak z futrami. Także wszystko sobie pomieściłam. Bardzo fajne i takie dosyć ciepłe. Także musztardowe, jestem z nich zadowolona. Naprawdę, z tego koloru i ogólnie tam ze wszystkiego. Dobra. Teraz bluzka. No taka po prostu, wszystko mi widać na zasadzie. Mam taką białą, ale powiem Wam w gruncie rzeczy, że nawet zakładając na nią, pod nią tylko bieliznę, tylko stanik, można ją tak ograć, że to się w ogóle nie rzuca w oczy. O tak Wam powiem. Także o, bufiasta, czarna wersja. Mam jeszcze białą, którą kiedyś kupiłam i ją bardzo sobie lubię i cenię. Ok, teraz następne rzeczy to jest płaszcz. Więc tutaj płaszczyk, który no, się pyli, na pewno jest to wełna, jest to kolor taki niebieski, bardzo fajny odcień, wersja taka krótsza, elegancki i z tyłu tutaj mamy takie coś, więc to też bardzo ładnie wygląda, także płaszcz takiej średniej długości, dziewczyny, odkładam, bo się kurzy, ja ostatnio mam alergię na kurz, bo jednak chodzę cały czas po tych lumpeksach i te ubrania tutaj też się wszystko roznosi, kurzy, ja już sobie muszę zamówić takim, już mówię, że już zamówiłam, no teoretycznie tak, taki, nie wiem, coś, co stoi w domu i kurz zabiera. Jest coś takiego, taki nieodkurzacz, ale takie jakieś coś z powietrzem związanego, że tak w tym pokoju akurat muszę sobie to zamontować w tej garderobie, bo chcąc nie chcę, nawet jak ja te kurze wycieram, nie mam tu niby tych kurzy, ale z tych ubrań się kurzy mimo wszystko, wiecie, ten kurz się roznosi, to wszystko. Panie w second handach też często narzekają na alergię, ja troszeczkę tak zaczęłam nosem właśnie ciągać przez ten kurz, no. Dobra. Teraz sweter. Taki. Więc jak wybiorę sweter, to już konkretny. Szary. Tutaj mamy żółte zdobienie. Sweter vintage. Petarda. Dla mnie to jest petarda, słuchajcie. Bardzo fajny. Szary z tyłu. Prosta historia, ale niesamowicie intrygująca. No i kolejny płaszcz, jakżeżby inaczej. Kolejny odcień. Ja tylko odcieniami już lecę, słuchajcie, bo naprawdę uwielbiam płaszcze. I codziennie je noszę i po 3 razy dziennie, bo do każdej stylizacji inny pasuje. Więc dziewczyny, taki odcień. Coś takiego. Osobie, która tworzy tyle stylizacji, każdy kolor się przyda. Dobra, bardzo fajny jest ten płaszczyk. Z tyłu tak się prezentuje i to też jest historia wełniano-kaszmirowa, ja wszystkie takie kupuję, rzadko kiedy jakiś poliestrowy płaszcz właśnie taki znajduję, tylko zawsze te wełny i tak dalej. Nie wiem, gdzie jest tutaj metka, słuchajcie, tych metek brakuje, ja już po prostu na własne doświadczenie i na własną intuicję te płaszcze, tak wiecie, oceniam, że to na pewno wełna. I ostatnia rzecz na dzisiaj i to jest ostatni i też płaszcz. Ostatnia rzecz i też płaszcz. Tym razem brąz z szarością, a czemuż by nie, więc czekolada z czymś takim, z posypką. Także dziewczyny, bardzo fajne rękawy, zobaczcie, w ten sposób uszyte. To jest płaszcz dla mnie oversize'owy. Lubię takie płaszcze i to jest taka wersja tańcząca, krótsza. Także ja albo długie płaszcze noszę, albo takie właśnie pośrednie, albo jeszcze takie krótkie, także o. Dobra, i w kolejnych filmach Wam to wszystko, dziewczyny, zaprezentuję, standardowo idę prać. Dobra, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.